dobry. Dzień dobry. Co to dzisiaj dobrego mamy na śniadanie? Jajeczniczka. O, tak. Michał to jest specjalista od jajek. Jakby nie było. I zawsze jak jest jakieś jajeczko na śniadanie, jajecznica, to robisz to ty, nie? Tak. Także kochani, dzisiaj coś innego niż pancake. Małe zaskoczenie, jajeczniczka, ale mi Michał nałożył. A nie było jakiegoś szczypiorku? O, i do tego kawka. I będziemy jeść, kochani. Także takie śniadanie dzisiaj. Dzień dobry, kochani. Witam się z wami w nowym filmie, w nowym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj nastał taki dzień, że w końcu idziemy na imprezę. Jest to oczywiście impreza urodzinowa mojej kuzynki, także można się spotkać w jakimś, wiecie, gronie znajomych, napić się czegoś dobrego, zjeść coś dobrego, bo wiecie, mistrzyni kuchni, więc na pewno będzie dobre jedzenie. I sobie tak pomyślałam, że przygotuję sobie trochę dzisiaj buzię pod też makijaż i tak dalej, ale powiem wam, że ten ostatni tydzień to był jakiś dramat. Dzisiaj, słuchajcie, jest sobota i stwierdziłam, że przetestujemy nowość, która była w boksie Sephora Favorites. I tam, słuchajcie, był taki peeling, taka maseczka oczyszczająca z Glam Glow. O, to jest taka czarna maseczka, którą się trzyma od 5 do 20 minut. Ma mocno oczyścić pory, wygładzić skórę, także idealna rzecz właśnie pod makijaż, na przygotowanie buzi, żeby ładnie wyglądała na imprezę. Powiem wam, że mocno pachnie jakby takim nawet eukaliptusem. Ja już sobie włosy umyłam i teraz sobie tak pomyślałam, że w sumie mogłam sobie tą maseczkę zrobić nim umyję włosy. Ale wiecie, ja to zawsze od... nie od tej strony, może tak to ujmę. Dobra, kochani. Idę sobie posiedzieć chwilkę z tą maseczką i potem do was wracam. Okej, minęło 7 minut, 10 minut. I zmywam to, słuchajcie, bo już cała zastygła. To jest raz. A dwa, że no jest taka trochę piekąca, słuchajcie. Także zmywam to. Okej. Potarłam też tą buzię, żeby to trochę zmyć, bo ciężko się zmywa tą maseczkę. Ale zobaczcie, tutaj gdzie miałam maseczkę, mam czerwone, także troszeczkę podrażnioną mam skórę. Od tej maseczki, zobaczcie tu. No, zaraz zobaczymy. Czy sobie nie zrobiłam fajnie przed imprezą. Także złagodzę sobie to tym moim, wiecie, toniczkiem SOS. I zobaczymy, zobaczcie, coraz mocniej czerwone mi się to robi. Poczekam, aż mi się to wchłonie. I jeszcze mam tutaj... I mam tutaj, wiecie, ten mój kremik. Taki po zabiegach kosmetologicznych z Avène, co wam pokazywałam. Więc zobaczymy. Nie wiem, czy ona po prostu tak nie podrażniła, czy to po prostu tak wygląda zaraz po. Ale nie wiem, czy powinna tak wyglądać buzia zaczerwieniona po maseczce. O! Dobra, słuchajcie, nakładam krem z Avène i zobaczymy, co dalej z tego będzie. Mam nadzieję, że ta czerwień zejdzie i zabieram się za suszenie włosów. Trochę zażegnane zaczerwienienia. Posmarowałam sobie jeszcze właśnie raz tym kremem z Avène. Jakoś tak to się chyba nazywa. I trochę lepiej. Poprawiłam też prostownicą trochę włosy. I też już troszeczkę lepiej, także siadam do makijażu. Tak wam mówiłam, dzisiaj idziemy na imprezę. Więc pomyślałam, że to może będzie dobra okazja do tego, żeby, wiecie, wykorzystać w pełni tą nową paletę z Revolution. I tutaj mamy takie, wiecie, fajne kolory, takie brokatowe. O. Także coś tu zaraz wykombinuję, kochani. I teraz tak, na całe oko, tak bym sobie myślę, że chyba sobie nałożę ten kolor.
Albo nie, najpierw sobie nałożymy ten cień Delight, on się nazywa. Tylko wiecie, jako taki podkład. I właśnie może ten Whisper, czyli ten tutaj, nałożę sobie, żeby troszeczkę wymodelować oko. O, tak bardzo ładnie, naturalnie wygląda. To jest taki ciepły brąz, taki ciepłe cappuccino. Też wiecie, nie chcę robić jakiegoś takiego mocno wymalowanego oka. Już tak naprawdę nie wiem, żeby nie wyglądało, jakbym szła na Sylwestra. Ale coś takiego mocniejszego, żeby można było się troszeczkę tym makijażem dzisiaj pobawić. Okej. I teraz tak. Coś mocniejszego sobie, myślę, zrobiłabym sobie w tym, już tutaj jakby w kącikach. I chyba bym sobie spróbowała może, bo to jest taki kolor Karma Majestic, ale to jest taki już mocny fiolet. I tu mamy Zoned, nie wiem jak to się nazywa. I chyba tym bym sobie tutaj spróbowała coś przyrzeźbić. Słuchajcie, musiałam sobie tutaj pozapalać wszystkie lampy, bo niestety, mimo tego, że jest godzinka, nie wiem, chyba jakoś 14, ale jest dzisiaj cały dzień tak samo ciemno, nie wiadomo, czy jest godzina, wiecie, 13, 14, czy godzina 15, i właściwie od 12 jest cały czas tak samo ciemno. I tak sobie myślę, że chyba jednak ten kącik byłby fajniejszy, bo był jeszcze trochę ciemniejszy. Spróbuję tego fioletu, słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O. Fajnie to wygląda, fajnie, podoba mi się. Bardzo fajnie się pracuje też tymi cieniami. Tutaj mamy taki zimny brąz, on się nazywa Shadow. I jego bym sobie nałożyła delikatnie tutaj na dolnej linii. Słuchaj, powiem wam, że mogłam zrobić na odwrót, by wymalować oko. Bo już widzę, troszeczkę się sypią te cienie, a zaraz jeszcze chciałam tym brokatem coś tutaj pokombinować i chyba będę musiała poprawić sobie tutaj okolice pod oczami. Powiem wam, że kiedyś to zawsze malowałam się w takich kolorach bardzo takich brąz, złotych i tak dalej, a teraz tak ostatnio lubię się właśnie w takich różowo-czerwono-bordowych, o, takich właśnie bordowych kolorach. Chociaż powiem wam, że raczej mam tendencję do zaczerwienień oka i takie kolory cieni nie są wskazane wtedy. No ale nawet fajnie to wygląda. Dobra, nakładam teraz tą bazę tutaj, wiecie, żeby sobie nałożyć ten brokacik. Dobra, bazę mamy nałożoną, to próbujemy brokacika i myślę, że sobie zrobię nie ten party, bo to jest taki czerwony party i jest drugi golden, on jest jakby taki trochę multicolor. Dobra, trzymajcie kciuki. Ogólnie bardzo ładnie to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Jest błysk, nie ma jakiegoś, wiecie, nie ma jakiejś takiej mega dużej przesady. No. Pierwszy taki błyszczący mój makijaż. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać w kamerze. Neutralnego i nie wiem, czy bym sobie nie zrobiła w macie, skoro tutaj mamy ten brokat. Już wam nieraz mówiłam, mam ten start, taka pomadka w płynie, takim alabuszczyku, jest taki nude kolor naturalny, on jest właśnie matowy. Wydaje mi się, że będzie to fajnie wyglądało. Skoro mega błyszczące oko, no to troszeczkę matowe usta. Dobra, kochani, troszeczkę z bliska, mam nadzieję, że będzie lepiej widać. O! Co? Fajnie, podoba mi się. Ładnie wyglądają te kolory, ta pomadka też bardzo ładnie wygląda. A to jest właśnie taka pomadka. Ja ją kupiłam u dziewczyny, która robiła makijaż. Kiedyś ona nie jest dostępna na stronie Sephory. Tak wyglądają oczy z tym brokacikiem. Także wydaje mi się, że całkiem spoko, kochani. Dobra.
idę się teraz ogarnąć i zaraz Wam jeszcze pokażę te sukienki, które sobie zamówiłam i też takie mini mierzymy i mam nadzieję, że któraś będzie na mnie dobra i będę mogła ją ubrać na dzisiejszą imprezkę. Okej, kochani, więc takie szybkie mierzymy we vlogu. To jest ta paczuszka z Resort. Szybko otwieramy i patrzymy, co tutaj przyszło. Trzy sukienki, tak Wam mówiłam. Okej, pierwsza, oczywiście wszystkie są w kwiatuszki, wiecie, w moim stylu i tak dalej. Pierwsza sukienka kosztowała według metki 89 zł, ale na pewno kosztowała mniej, chyba 59 albo 49 na stronie. Dlatego, że ja nie kupowałam nic powyżej 50 zł. To jest taka sukienka w kwiatuszki. Z takim, wiecie, czwartym rękawkiem na kończącym się gumeczką. W takie kwiatuszki. Także pod ten makijaż będzie fajnie pasowała. Teraz będziemy mierzyć. Kolejna, czarno-białe kwiatuszki takie, drobniutkie. Słuchajcie, wszystkie są w rozmiarze 40. To jest Resort, jeszcze raz powtórzę. Na metce jest 79 zł i też na pewno ona nie kosztowała tyle na stronie. I Wam wszystko oczywiście podlinkuję. Też taki 3/4 rękawek na gumeczce. Wiązana tutaj jest przy szyi, więc może być zawiązana, może być rozwiązana. Z takim, widzicie, printem. Tutaj ma taki przy dekolcie taki paseczek. Zaraz będziemy mierzyć. I ostatnio w takie bardzo ładne fioletowo-zielone kwiatuszki zapinana. Ona już jest też z taką, wiecie, spódnicą falbany. To też jest 40, ale ona jest taką trochę mniejszą 40, więc słuchajcie, mierzymy. Okay. Ta wygląda w ten sposób. Ona tu ma właśnie taki kołnierzyk. Właściwie można sobie to zapiąć nawet troszeczkę wyżej. O. I tak to wygląda. Ja oczywiście mam czarne rajstopy. Bardzo mi się podoba. Znowu taka na co dzień. Długość jest ok. Bardzo fajnie wygląda. O. Jak Wam się podoba? Bo mi się podoba bardzo, więc na pewno zostaje. Taka właśnie w moim stylu do pracy na co dzień. Wiecie, można sweterek sobie na to zarzucić. Można jakąś czarną marynarkę sobie na to zarzucić. Rękawki można sobie pociągnąć. Można sobie dać troszeczkę luźnie. Ona jest trochę zgnieciona, słuchajcie, więc tutaj to się tak troszeczkę nie układa. Bo ten kołnierzyk powinien tutaj tak być bliżej i ładniej. Ale bardzo ładna sukienka. I ona jest, słuchajcie, też z takiego bardziej bawełnianego materiału. Więc też nie jest taką bardzo sztuczną sukienką. Rękawik taki, wiecie, zwiewny. Też jest ok. Jak na 40 jest dość spora. Tutaj jest takie szycie w ten sposób. Także wydaje mi się, że całkiem udana sukienka i bardzo ładnie wygląda. O, także mierzymy. Ja jeszcze z tyłu Wam się pokażę, jak to wygląda. O, moim zdaniem bardzo fajna długość. Bardzo ładnie wygląda, także jak na razie zakup udany. Ok, mam na sobie kolejną sukienkę, też super leży. Ona już jest troszeczkę taka krótsza. Tutaj jest taka bardziej właśnie rozkloszowana. Cały czas mam te czarne rajstopy, więc ta jest troszeczkę też taka grubsza, sztywniejsza i ona moim zdaniem jest bardziej właśnie na taką jesień, wiosnę, zimę. Na pewno nie na jakieś cieplejsze dni. O, i tutaj sobie można tak właśnie zawiązać pod szyją. Bardzo ładna jest ta sukienka, taka bardziej elegancka, bym nawet powiedziała, niż ta wcześniejsza. Tu jest gumeczka, bardzo luźna gumka, więc powiem Wam, że nawet nie wiem, czy 38 by u mnie nie było lepsze, bo tutaj może tak by nie wisiało, ale jest ok. To też ma być takie luźniejsze, może być takie luźniejsze, także bardzo fajnie wygląda. Tak wygląda z tyłu. Także taka, wiecie, troszeczkę krótsza długość, ale jeszcze mieszcząca się w granicach rozsądku, żeby móc spokojnie ubrać ją na przykład na co dzień do pracy, czy też na jakieś spotkanie, do szpilek, do kozaków. Znowu taka właśnie sukienka do wszystkiego. Także bardzo, bardzo mi się podoba. Dam Was troszeczkę w dół, będziecie lepiej widzieć. O! I tak to wygląda. O, widzicie? Taka długość spokojnie zakrywa pupę, nie trzeba się o nic martwić, ale już taka troszeczkę bardziej dziewczęca, bym powiedziała. Bardzo fajna sukienka. Cieszę się bardzo, bo mówię Wam, za trzy sukienki dałam, nie wiem, coś 160 zł już z przesyłką, także naprawdę dobra cena. Dobra, wskakuję w następną. I ostatnia sukienka w bardzo ładnym princie. Zobaczcie, jak ładnie wygląda do twarzy, do tego makijażu, który mam dzisiaj.
I ona jest właśnie już taka, wiecie, bardziej na imprezkę, bo jest krótsza. Już Wam pokazuję. O, i ona tu ma jeszcze coś takiego do wiązania. O, widzicie? Takie ma tutaj falbanki. O, jest taka krótsza. Tu jest dosyć taka obcisła, tu w ogóle jest luźno w biuście, jest spoko. Tu jest taka bardziej dopasowana i tutaj mamy jeszcze do tego właśnie do zawiązania i podkreślenia talii, więc w moim przypadku fajnie. O, i tak to wygląda. O, zobaczcie, jaka bardzo twarzowa jest ta sukienka i bardzo twarzowe ma te kolorki. Dajcie znać, jak Wam się podobają te sukienki, ale wszystkie zostawiam, wszystkie bardzo mi się podobają. Mój styl, kwiatuszki. Taka właśnie, wiecie, tutaj fajnie podkreślona talia, na dole właśnie takie falbaneczki. Ta jest najkrótsza ze wszystkich, ale też taka, która jeszcze się mieści jak na mnie przy moim wzroście w normie. Aha, jak zwykle zawsze zapomnę Wam pokazać się z tyłu, więc jeszcze pokażę Wam, jak wygląda z tyłu. O, tak wygląda, także bardzo moim zdaniem fajnie to wygląda. Dzisiaj takie mierzymy w sypialni, bo tam Michał w dużym pokoju sobie tworzył laptopa i pracuje jeszcze. Też do pracy parę rzeczy ma do zrobienia, także słuchajcie, nie wiem, bo w tej dzisiaj pójdę na imprezę, bardzo mi się podoba ta sukienka. Ładnie też pasuje do mojego dzisiejszego makijażu, także super, cieszę się, że wszystkie pasują. Tak jak mówię, za trzy sukienki to mam coś... Wydaje mi się, że te sukienki kosztowały między 59 a 69 zł każda. Wszystko Wam oczywiście podlinkuję pod filmem, żebyście mogły sobie może jeszcze coś upolować na tych wyprzedażach, także... Super, jestem bardzo, bardzo zadowolona, moi drodzy, także ja skakuję chyba właśnie w tą sukienkę, lecimy na imprezę, troszeczkę się, wiecie, pośmiać, pobawić, pogadać, poświętować urodziny mojej kuzynki, zjeść też coś dobrego, także kochani, dziękuję, że byliście w tym takim... dzisiejszym, troszeczkę pechowym dniu, na szczęście z tą moją buzią wszystko w porządku, już nawet nie mam takich uczucia ściągnięcia, ale też na pewno dużo fajnie podziałały te kosmetyki, które teraz mam, te SOS, bo od razu tą mgiełką sobie zrobiłam, to jak widzieliście, i posmarowałam tym kremem po zabiegach kosmetologicznych, więc ona, znaczy ten krem na pewno jakoś tam pomógł. I tyle, także więcej żadnych testów nie robię z Wami na żywo przed jakąś imprezą, przed jakimś wyjściem. No i jak tak się czają na te kosmetyki Glam Glow, które też są dosyć popularne, przez no dużo dziewczyn jednak gdzieś tam testuje, reklamuje, poleca, tak ta maseczka absolutnie nie do mojej cery. Zobaczymy, jak się u Michała sprawdzi, więc wiecie, ja mam skórę atopową, bardzo wrażliwą, delikatną skórę, także u mnie też bardzo szybko się takie uczulenia tworzą, takie zaczerwienienia, podrażnienia. Dobra, kochani, my się zbieramy. Dzięki jeszcze raz, że byliście w tym filmie ze mną. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, łapka w górę. Zostawcie suba, będzie mi bardzo miło. I jeszcze raz dzięki, buziaki. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia. Pa!